Dzień dobry Państwu, Agnieszka Niemiec, zapraszam na sport. W półfinałowym meczu Orlen Pucharu Polski piłkarki ręczne Zagłębia Lubin zmierzyły się ze Startem Elbląg. Miedziowe zwyciężyły różnicą aż 20 bramek. W środę poznaliśmy pierwsze finalistki Orlen Pucharu Polski piłkarek ręcznych. W walce o trofeum pozostało MKS Zagłębie Lubin, które rozbiło u siebie EKS Start Elbląg. Od początku do końca kontrolowaliśmy ten mecz w miarę upływu czasu. No, zwiększaliśmy tylko przewagę. Myślę, że do 22 minuty 4 bramki wpuszczone i ponad 20 rzuconych, to już właściwie wiadomo było, że awansujemy. To nie był taki spacerek, bo dziewczyny 60 minut po prostu biegały w to i z powrotem. Wykonały plan, bardzo chcieliśmy awansować do finału Pucharu Polski, chcemy walczyć o to trofeum, dlatego się cieszę, że to zwycięstwo dzisiaj dosyć szybko przyszło, bez kontuzji, no i już tak naprawdę od jutra przygotowujemy się do meczu z Kaliczanką. Znakomite zawody rozegrały skrzydłowe Zagłębia, w tym Adrianna Górna. Fajnie, że każda mogła z nas się pokazać. Czasami potrzebne są takie mecze. Realizowałyśmy wszystkie założenia taktyczne. Wydaje mi się, że Elbląg miał duży problem w ataku. Grałyśmy super w obronie, z czego mogłyśmy wyprowadzać kontrataki, a to jest nasza największa broń, więc cieszy wynik, cieszy awans, więc no co mogę więcej powiedzieć? Jestem dumna z moich dziewczyn. W niedzielę w meczu ligowym lubinianki zagrają w Markach z Galiczanką Lwów. Po kilku słabszych meczach na dobre tory wracają błękitni Koskowice. Podopieczni Władysława Morocha rozbili Płomień Radwanice 7-3. Błękitni od 3 kolejek nie potrafili dopisać sobie kompletu punktów, do czego nie przyzwyczaili swoich kibiców. W ubiegły weekend pokazali się jednak z bardzo dobrej strony i nie dali szans rywalom. W każdej jednej grze najważniejsze są punkty. Myśmy te punkty zdobyli, które są niezbędne, żeby po prostu utrzymać się w tej klasie rozrywkowej przy reorganizacji, jaka będzie. Natomiast jeśli chodzi o grę, to ja jako trener mam oczywiście dużo zastrzeżeń, ale sprawa jest związana przede wszystkim z tym, że zespół po prostu stracił wielu zawodników w tej rundzie. Kontuzje, urazy, wyjazdy. Naprawdę jesteśmy pod względem kadrowym bardzo osłabieni. Błękitni zagrają z Czarnymi Rokitki, natomiast Płomień podejmie Górnik Lubin. Trwa zaciekły pojedynek o awans do klasy okręgowej w trzeciej grupie Legnickiej A-klasy. Do swojego dorobku po ubiegłym weekendzie 3 punkty dopisuje Sparta Parszowice. Spartanie w tym sezonie są w wyśmienitej formie i potwierdzają to w każdym spotkaniu. W niedzielę pokonali Olimpię Olszanice 3-0 i cały czas trzymają równe tempo z Chojnowianką i Spartą Rudna. Zdecydowanie nie weszliśmy dobrze w mecz. Pierwsza połowa to taka toporna gra i z naszej strony i ze strony przeciwnika słabo to trochę wyglądało, ale na szczęście w drugiej połowie żeśmy się już obudzili i ta gra wyglądała zdecydowanie lepiej, czego efektem były 3 gole strzelone w drugiej połowie. Staramy się trenować w miarę regularnie, biorąc właśnie pod uwagę to, że chłopacy pracują na zmiany. Różnie to może wychodzi w ciągu całego sezonu, ale staramy się trenować regularnie i to się przekłada na nasze wyniki później. W następnej kolejce Sparta Parszowice zagra z Unią Szklary Górne, natomiast Olimpia pauzuje. W dzisiejszym sporcie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.